Witajcie ludzie z powrotem, przy zagrajmy w Wiedźmin, powrót Białego Wilka. Ostatnio mnie wyrzuciło z gry i zakończyłem tak odcinek. To co chciałem powiedzieć pod koniec to, że karta z pielęgniarkami to jest jedną z tych kart, którą możemy dostać tylko będąc neutralnymi. Gdybyśmy byli po stronie elfów, to nie wiem co byśmy za kartę dostali, jaka to byłaby karta, ale na pewno gdybyśmy byli po stronie zakonu, mielibyśmy kartę z białą Rylą, której nikt nie chce, dlatego powiedziałbym, że wyjdziemy teraz. Podobno było widać przy wieży strzygę, panią królewnę. No zobaczymy, może to ona, jeżeli ją tam widzieli, to ciekawe. No, sprawdzimy. Wychodzimy stąd, wieża powinna być niedaleko. I tak samo jak niedaleko jest tutaj Skojateli, całe inne istoty, którzy na chwilę... Cała ta grupka tutaj, ja pierdzielę. Na chwilę przerywają swoją kłótnię, żeby zabić jednego wiedźmina, nie? Bo nienawidzą się, a niby później robią takie pakty robią, zabić białowłosego. Wszyscy go nienawidzą, to wszyscy go zabijają. Ach, te piękne czasy. Chcę tutaj do tablicy ogłoszeń, dlatego łaskawie byś umarł, co? Głupi knecht zakonu. Knecht. Nie wiadomo, jakby go nazywać. Ale w każdym razie już nie żyją wszyscy. Kurde, palą się jak na dobrym grillu, powiedzcie no. Jak takie fajne grille? Na cmentary zlecenie, na bloodgiery, na bruksy oraz na garkajny oraz na upiory. No to fajnie, mamy parę zleceń. Przeczytajmy wszystkie teraz. Tylko napisuj ten cholerny miecz, Gerwant. Tak. 5 zleceń. Oprócz zleceń nie ma tutaj w tym rozdziale dużo właśnie zadań. Jest to dość ubogi rozdział, jeżeli chodzi o zlecenia. Oprócz zbierania części na... Przyszedłeś tu po śmierci. Oprócz zbierania części do zbroi, kruka, nie ma żadnych innych zadań. Albo raczej jest ich mało, są chyba tylko 3 inne zadania. A poza tym większość to zadania główne, ale tych chyba jest trochę więcej niż w czwartym rozdziale. No ale jednak trzeba przyznać, że jest trochę... Jest nieco mało tych rozdziałów. Naprawdę jest ich strasznie mało. Albo raczej nie rozdziałów, tylko chciałem powiedzieć zadań. Sorry, jestem zmęczony i trochę tutaj głupio z tymi słowami. I monitor mi się właśnie wyłączył chwila. Nic nie widzę. No ale tak go jakoś zabiję. No, to ciekawa sprawa. A tutaj łowczyni zakonu. Widzimy tutaj, że nasze elfy mają trochę więcej i trochę inne modele postaci. Dość ciekawe. I właśnie tak mi się wydaje, że nie powinienem nagrywać w nocy, ale no, mam ochotę. Powiedzmy. Tylko z tym gadaniem trochę może być ciężko, ale przyzwyczaję się. Da, muszę jeszcze specjalnie tak ci się ugadać. Wy kiedyś przestaniecie tutaj nadchodzić, bo ja chcę do wieży, cholera jasna. No i tutaj chyba nieskończenie się spełnują, tak, chyba doszedłem do tego wniosku. Nie jestem pewny jeszcze, czy tak jest, czy nie. Ale cóż, możliwe. O, ty. Bo ja pierdzielę, ile ich jest. Cały czas z każdych stron przychodzą, naprawdę. Oni się nie kończą. Nigdy się nie nakończyli. Zabiję tego tutaj tylko jeszcze i pójdę sobie dalej w świat. Gdzie tutaj muszę iść? Wyrwa w murze. Ta samotna wieża, chyba tu? A tu laboratorium Kalksteina. Którędy muszę pójść? Muszę iść tędy czy tędy? Spróbuję iść tędy. Może tutaj będzie jakiś skrót na co w lewo, w prawo. Nie wiadomo. Nie. To chyba nie tu. A czekaj, może jednak... Tak, to tutaj. Żołnierz Temerski. Tak, to ta wieża. Zobaczmy, gdzie niby ta strzyga, którą miałem spotkać. Panowie, to nie strzyga. Co to jest? Chyba wezmę miecz na upiory. Mutant. No, wygląda jak taki żółw ninja normalnie, trzeba przyznać. Albo jak taki Hulk, nie wiadomo co. Zabijmy go jak najszybciej, chyba szybki styl na niego lepiej działa, co? Zadajmy mu trochę bólu, to wtedy nie będzie mógł się ruszać. Wow. Jak teraz? Okej. Używać na niego srebrne, czy w ogóle i jak wygląda to, że no... O, teraz mogę używać tego. No. Kiedy zadaję mu ból, mogę używać innego stylu. Dobra. Chyba jednak muszę używać miecza na potwory. Albo raczej obydwa są na potwory, cholera jasna. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalksztajn, nie podniecaj się za bardzo.
Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosibeczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant, coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się. Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość, odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Mamy trop, panowie. Ale to tutaj, to raczej nie był człowiek. Nie wiem, może kiedyś był to człowiek, a może był to po prostu homunculus, jakiś coś takiego. Stworzone sztuczne życie. Z byle czego, z pary tam roślinek. Nie wiadomo. Ale coś mi się wydaje, że to jednak był człowiek, który został zmutowany jeszcze bardziej niż my. O mój Boże. Ma ktoś większe informacje? Są dwie możliwości, homunculus albo zmutowany człowiek. A tutaj lecz leży sobie temerski sztylet tak po prostu. Nie mogę go wziąć, bo jestem biedny. Okej. Zapiruję, zrobię szybki zapis, bo inaczej będzie źle. Tutaj Kalkstein mieszka. No właśnie, przed chwilą na mapie wam już zaspoilerowałem. O, tutaj leży trochę... Będzie można złota... Dlaczego ja nie zbieram złota z tych całych ciał? Nie rozumiem tego. A tutaj graveyard i cmentar. W ogóle tutaj drzwi do laboratorium Kalksteina, to właśnie wam zaspoilerowałem wcześniej na mapie, że Kalkstein w tym rozdziale będzie i że mieszka tutaj. Było jasne, że go spotkamy. Było... No, można było tego oczekiwać. Pau! No i co teraz powiesz? Podpaliłem cię, trupojadzie, i odebrałem ci prawie połowę życia. No co teraz powiesz, malutki? Ale odbieram mu strasznie dużo życia. Jestem po prostu dobry. Mój nowy miecz srebrny jest genialny. Pozbierajmy trochę kości, trochę żuchw. Muszę zgłosić się do uchodźców po nagrodę. Nie, jeszcze nie w tej chwili. Jeszcze potrzebuję jednej żuchwy przynajmniej dla naszego przyjaciela, starego dentysty. Wtedy będzie mógł nam operować zęby. Za darmo, tak? Ale tutaj jeszcze trochę ciałek. Tutaj są te brzydkie elfy. No ładnie. Albo raczej brzydko. Uj. Popatrzmy sobie, chyba tutaj jeszcze będziemy częściej łazili. Może odwiedzimy teraz Kalksteina i zobaczymy, jak się mu tutaj mieszka w starej wyzimie. Nie przypuszczam, żeby fajnie było tutaj. Szkoda, że tam w ogóle do wieży nie możemy się dostać. No ale dobra. Ta wieża chyba jest tylko po to, żeby ten potwór mógł z niej zeskoczyć. No, chyba już się nigdy nie zobaczymy. O, najemnik. Czego tu szukasz? Pewnie bronią go. Płacą mi za ochronę, nie za gadanie. Cześć, Bezi. Co tam u ciebie? Robota? No, tak jak zwykle, nie najemnik. To jest ta książka, którą już przeczytaliśmy. Krzyż Alzura, podwójny Krzyż Alzura. No, znamy go. Wtedy, kiedy... chyba zaskoczyliśmy Azara Javeda. Nie jestem pewny, czy go zaskoczyliśmy. On mówi, że go nie zaskoczymy. O, fajnie. Mógłbym teraz tutaj sobie dodać obrażenia. A tutaj jeszcze zniszczony regał. What the fuck, tutaj tyle jest tego. Kalkstein. Geralt. Co tam jeszcze powiesz? Słyszałeś o pancerzu kruka? Tak, bardzo ciekawa legenda z punktu widzenia naukowca. Jest tam dużo informacji o gnomich technologiach. Dałbyś radę odtworzyć pancerz kruka, jeśli dostarczyłbym komponenty? Pomyślmy. Tak, będę potrzebował kilku drobiazgów. Zbroi grafa Kobusa Reutera, który poległ w czasie bitwy pod Brenną. Jego trup wraz ze zbroją spoczywa w krypcie na cmentarzu. Cmentarz na bagnach, Kobus Reuter. Nie powinno być problemów. Coś jeszcze? Zapiski elfiego mistrza pieśni. Znowu cmentarz na bagnach.
splądrować grób elfiego mistrza pieśni. Żaden problem. Co dalej? Otóż na bagnach znajduje się stara jaskinia, zajmowana w tej chwili przez uchodźców. Znajdziesz w niej niepozorny na pierwszy rzut oka kamień. Jest on jednak wrażliwy na magię. Znam się trochę na czarach. Jeśli użyjesz na nim odpowiedniej kombinacji znaków, otworzy przed tobą tajemne przejście do pracowni słynnej czarodziejki Agnes z Glanville. Brzmi interesująco. Pewnie zalęgło się tam trochę potworów, więc uważaj na siebie. Odszukaj skrzynię, a w niej magiczną formułę. Jeśli mi ją przyniesiesz, odtworzę zbroję. Jaka jest kombinacja znaków? Art, Igni i znowu Art. Tylko nie zdradź tego nikomu. No i oczywiście potrzebujemy zbroi kruka. Bez tego nie ruszymy. Aha. A ty niby skąd znasz tą kombinację, przyjacielu? Czekaj, co ja teraz chciałem zobaczyć? Który fragment mamy już w ogóle? Który już mamy? Gdzieś on tu był? Fragment zbroi. Fragment zbroi wykonany jest z nietypowego stopu metali. Wygląda na bardzo stary. Ale chyba to też jeszcze raz weźmiemy tutaj. Skoro mamy możliwość, to możemy zabrać sobie jeszcze raz. Ale całą zbroję możemy odtworzyć tutaj w tym rozdziale całkowicie. Cieszę się na tą zbroję. Jestem ciekaw, jak wygląda w tym rozdziale. Pamiętam, że już normalnie. Znaczy się, jestem ciekaw, jak te modyfikacje wygląda. Wiemy, że normalnie też już wyglądała fajnie. A tutaj w modyfikacji jeszcze może ma szansę wyglądać jeszcze lepiej. No chyba, że spierdzieli wszystko, ale możemy jeszcze zobaczyć, prawda? To będzie jeszcze ciekawe. Ale Kalksztajn, jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. Geralt! No ale zbroja kruka właśnie ten... to takie najważniejsze zadanie poboczne tego rozdziału. Poza tym jednym zadaniem podzielonym na parę części, mamy jeszcze chyba tylko dwa zadania poboczne, które nie mają z tym nic wspólnego. No i jeszcze dokończenie z dentystą, z biciem na pięści i tak dalej. To wszystko, co możemy dokończyć. Dałeś ogłoszenie. Nawet dwa. W której sprawie przychodzisz? W żadnej. Jeszcze w żadnej. Tak, tylko byłem ciekaw. Ej. Wkurza mnie to czasem, że wyrzucasz tak po prostu z dialogów. Geralt! Kiedy chcę skończyć dialog, mówię żegnaj. Gdero... tak, przypomnij mi, Łosiu, teraz... tutaj. Król zlecił mi załatwienie problemu strzygi. Swego czasu interesowałem się wampirami. Niestety nie udało mi się zbadać żadnego żywego... to znaczy nieumarłego. Jeśli chodzi o strzygę, to musisz przetrwać noc w okolicy jej legowiska. To już wiesz. Polecam zaopatrzenie się w smarowidła na broń, szczególnie argentię i olej z Krynfrid. No i oczywiście wasze sławetne znaki. Irden powinien zatrzymać wściekłą królewnę. Kiedy po ostatnim razem grałem, to po prostu cały czas w nią napierdzielałem mieczem bez żadnych dodatków i... w tym czasie jakoś ten czas ubył i odczarowałem ją, bijąc ją po prostu. Z początku próbowałem ją zabić, ale okazało się, że nie musiałem. No cóż, przy pierwszym graniu tak się grało przecież. Tym razem też spróbuję ją czarować, ale nie wiem, czy znowu tak zrobię. Może po prostu będę biegał w kółko. Zobaczymy. Jeszcze pomyślimy. Wiesz, tak się zastanawiałem. Wiesz, tak się zastanawiałem. Nad czym, Geralt? Tak? Chodzi o mutację. To znaczy, zastanawiałem się, czy te wszystkie badania nad mutacją mogą rozwiązać problem bezpłodności. Nie. Przykro mi, Geralt. Tak myślałem. Bywaj. Geralt chciałby tutaj dzieciaka robić. No, cóż, nie można mu tego brać za złe, nie? Każdy by chciał przecież w jego wieku. Ile on ma lat? Nie wiem, jest stary. A siwy już był zawsze, od dziecka, od eksperymentów. A tutaj jeszcze trochę cmentarów i grawierów. Chodźcie, malutkie, chodźcie. Wszystkie naraz. Ustawić się w kolejce. Nie dostaniecie ciasteczek i wtedy zginiecie na cukrzycę. Świetnie. Da poram, jeb, moł. O, fajnie, zajebiście. Tańczę jak baleryna. Jep, jej. O, przypomniało mi się przed chwilą właśnie coś, ale nie, dobra. Jestem też nieco zmęczony, może powiedzieć, ludzie. Dla tych ludzi, co są zainteresowani anime, mogę powiedzieć, że właśnie skończyłem Guilty Crowna. Okej, i tam fabuła mnie trochę zniszczyła, bo powiem tak szczerze. Było trochę męczące. Ostatnie 4 godziny spędziłem na dokończeniu tej serii po pół roku przerwy.
No, fajnie. Nieźle było. Jestem zadowolony i zmęczony. Nie wiem, czy powinienem nagrywać w tym momencie. Oni tutaj się nadal bawią. Fechmistrz. A ty co? Ej, to toś to ten kowal z pierwszego rozdziału. To ten kowal. Kowal nie ludzi. Kocham go. Jest zajebisty. A teraz chwila. Gdzie powinien być drzwi do kuźni? Tak, to są kuźni, kuźnia, drzwi do... Dobra, weźmy do kuźni, czy gdzie? Gdzie mógłbym znaleźć... nie wiem. Nie wiem, gdzie mógłbym znaleźć. Zobaczmy najpierw tutaj. Do zapisków. Jak sami ci było, to muszę zanieść pieniądze kuzynom dwórki. No właśnie, to jest jedno zadanie poboczne. Jej wysokość strzyga, kościany poker, magiczna... To zadanie się oczywiście nie skończyło, ale Foldesta pokonaliśmy. Ej, dobra. Magiczna formuła. To jeszcze zrobimy. Nie będzie bolało. Na pewno mogę jeszcze znaleźć jakieś eksponaty dentysty. No mogę. Pod płonącym niebem mogę już wrócić do szpitala i porozmawiać spokojnie z Shani. Mogę. Ale najpierw smak zemsty. Kryjówka salamandry powinna być w pobliżu cmentarza na Magnach. Tajemnica Berengara. Berengar ruszył swoją drogę, tożsamość, tak. Wiedźmińskie tajemnice, zbroja, zlecenie, zlecenie, zlecenie. Świetnie. Po prostu cudownie. Się zastanawiałem, gdzie mógłbym znaleźć teraz, gdzie w ogóle jest dentysta, bo chciałbym mu oddać w końcu te wszystkie przedmioty. Wszystkie te zęby i żuchwy i w ogóle, i kły. Mam dość, już obrzydliwie to jest trochę nosić to całe to wszystko przy sobie i uważać, że się go przez przypadkiem nie sprzeda i nie odda. Dlatego chciałbym oddać to. Chciałem to w końcu oddać, ale on chyba jest na Bagnach i musimy tam się najpierw dostać. Dlatego najpierw może tutaj trochę pobiegam i sprawdzę sobie domy i tak dalej, wszystko co mogę tutaj zrobić. Ale najpierw może powyginacie, umrzycie. Chcę wejść tutaj. Dajcie mi spokój. No, szybko, szybko. Geralt. Wchodź do środka, ty... No ja pierdolę. Jakie to życie? Jak można tak żyć? Mój Boże. Chodź tutaj, tędy może przez te drzwi wejdziesz. Jeżeli ci się odpierdzielą w końcu od ciebie. Ty gnoju, jak ja ich nienawidzę, serio. Oni mogliby dać mi po prostu spokój, żyć tutaj, chciałem pogadać Shani w środku, ale nie. My idziemy zapierdzielić Wiedźmina. Napal nim. No w końcu możemy wejść. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rasti leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Shani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Gin! Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Shani, uważaj! Zabić Dwan. Ty, ja ciebie zabiję, sukinsynu! Ale kurde, naprawdę taki Sheldon Cooper, nie? Normalnie zajebisty koleś. Śmierdzi gównem jak nie wiadomo co. I ma też takie nazwisko, ale spokojnie, zapierdzielić wszystkich. Chodź, hej, zostawcie Shani w spokoju, małe sukinsyny. A ty, Shani, nie drzyj się aż tak. Trochę przesadzasz. Wiesz, to tylko gra. Ta, i kto to mówi? Ach, dobra, spokojnie. Zapierdzieliście wszystkich, bo to jest ich... No tak sami zdecydowali. Oni już raczej nie przeżyją. Biedni ranni muszą na to patrzeć, powinni się nie denerwować, a oni tutaj muszą takie zabawy robić. Po prostu to gnojowe takie trochę. Dobić! No dobra, to w ten sposób. Pap, pap, bum. Kobietę zostawię na koniec, bo kobiety bije się na sam koniec. Kiedy już nie ma się innego wyboru. No w końcu tak już jest. Na wojnie. Ale Ryla i tak by oberwała pierwsza.
mordercy! Chcieli zażynać rannych! Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Shani. Bywaj, Geralt. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy? Naszym dowódcą jest Biała Rajla. Koniec tej gadaniny! Brać ich! Zgłupiałeś do reszty, wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Gin, potworze! Mości panowie! Pan starosta wychodzi! Znacie to? Bo ja tak. I tak mi się sytuacja teraz przypomniała. Ale nie! Pan starosta oberwie trochę za chwilę. Pan starosta musi poczekać na swoją kolej. O mój Boże! Nie skacz tu, Geralt, nie skacz. A pierdziele. Jaskółka się przydała teraz. Chlup. Mógłbym wziąć ten drugi eliksir, który dodaje od razu nieco życia, ale dobra. Tak też może być. Pan starosta! Obrywa w ryj! Tak. O nie, muszę uciekać, muszę biegać sobie teraz jak mała dziewczynka w kółeczko! Ale dobra. Ale my raczej go nie wynosimy, my ich zabijamy po prostu. Żołnierzek nie zostanie wyrzucony. Mniejsza. Mniej... Ja jestem głupi czy głupi? Nie wiem. Jak ja mam tutaj... Z elfami też walczyłem tym samym mieczem. Się dziwię, że nie zabieram życia. Ja kurde, no ale się do tego nie przyzwyczaiłem. Nawet ile razy jak w Wiedźmina przeszedłem. A nadal walczę z ludźmi mieczem srebrnym. Bo zapominam wymienić miecz. Nawet nie zwracam na to uwagi, po prostu mam chęć do zabijania i obojętnie czym. Mogę nawet taki nożyk do krojenia. Nie do krojenia, tylko do smarowania chleba mogę sobie wziąć i próbować zabić ludzi. Mości panowie! Pan Syrosta wychodzi teraz, naprawdę. Chodź, wychodzisz. O, to nie uda się. Nie udaje się za bardzo, no to za chwilę wyjdzie pan Syrosta. Wiktoria! Co ty masz tutaj? Mamy tutaj fana... Dobra, nie będę robił tego żartu. Chciałem powiedzieć, że mamy tutaj fana Wiktorii. Ale już lepiej tego nie robić. A ty zostajesz jako ostatni, panie Giermku? Może byś poszedł do domu łaskawie. No cóż, taka sprawa. Ale wiecie co, Shani przed chwilą powiedziała, że jak można tak nisko upaść? Coś mi się wydaje, że oni nigdy nie byli wyżej tego poziomu. Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym miejscu. Spróbujemy się przekraść. Ruszajmy tylnym wyjściem. Spróbujemy ominąć walki. Okej. Tego w ogóle nie pamiętam. Dobra. No to musimy ją doprowadzić do druidów. Okej, robię to. Jestem za. Złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. Coś mi się wydaje, że Shani jest tylko w... Znaczy się, że gdybyśmy byli po stronie zakonu, nie mielibyśmy tutaj Shani, musielibyśmy się przedostać na bagna przy pomocy... jeżeli byśmy zagrali po stronie zakonu, przy pomocy Białej Riley, to pamiętam dokładnie. Po stronie Skojater chyba musielibyśmy grać przy pomocy Zoltana. Chyba tak, albo Jebina? Nie wiem, chyba Zoltana. A tutaj mamy Shani, to jest dość ciekawa sprawa, mi się to podoba. Oj, nie chciałem cię zabić! Paser! Nie chciałem cię zabić, no ale muszę. I oczywiście znowu mam nie ten miecz, jak zwykle. Spokojnie, jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Ciachu, algule muszą być... O ja pierdziele, ile ich jest. Przedostaniemy się tędy. Szybko, do domu. Nikt cię nie zabije, Shani. Póki ja tutaj jestem, to jest spoko. Spoko roko. Dobra, zbierajmy teraz te wszystkie składniki. Nie wiem, czy się jeszcze przydadzą, chyba nie. Ale spróbować można. Jeszcze trochę.
Paser miał jagódki. No nie no. Pewnie takie smurfowe. Albo gumi jagódki. Nie wiadomo. Raczej się już tego nie dowiemy. Tak samo jak gumisie. Ejo! Gumi jagody! Będę skakał! Dobra, fajnie. Przeskakujemy dalej. Tutaj chyba muszę użyć... Czekaj. Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. Ludzie sami stwarzają potwory, jak zwykle. Ale tutaj musimy rozwalić rupiecie z drogi. Spierdzielać. To pamiętam dobrze. Chodźcie, malutkie. Jaskółkę nadal mam, więc nie ma problemu z tymi potworkami. Ciachu, ciachu, wow! Jest po prostu świetnie. Tańczę jak balerynka, Lubię. Lubię tak. A wy też tak lubicie. Kurde, jestem naprawdę bardzo profesjonalnym zabójcą potworów. I to nie był w ogóle ani trochę, nie była w tym ani trochę ironii. Nie, naprawdę nie było. Tak szybko zdychają? Może to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy. No, ale jeżeli oni nas atakują, to trzeba się bronić, nie? Tak, trzeba. No to jeszcze raz tutaj rupiecie z drogi. Boom! Ale ogień jest chyba najlepszy na nich, znaczy na większe grupki. Chociaż Ard też jest właśnie... Dobry, spróbujemy teraz Ardem rzucić. No, oni też przy Ardzie też nieco się wylatują. Ale Igni... Nie wiem, Igni lubię bardziej, bo lubię ogień. Chociaż błyskawica jest jednak moim ulubionym żywiołem. Albo raczej kiedyś tak było, teraz... ogień i błyskawica, więc nie mogę się... Trudno się zdecydować ogólnie. Jest coraz gorzej. Wytrzymaj. Widać już wyjście. No ale właśnie dlatego... i ogień i błyskawica, czyli Arty i Igni to moje ulubione... znaki. Ciachu, ciachu? Jeden. Dobra, dobra, chodźcie tu. Chodźcie tutaj większą grupką i będzie lepiej. Będzie po strachu. O, teraz fajnie ich podpaliło. To jest dopiero fajne. To jest, jak się wszystkich podpala, to jest bardzo przydatne. Widzicie, jak padają? Jak kurde laleczki cukrowe. Przed chwilą dostałem level up, tak przy okazji. Nie wiem, czy zauważyliście. A tutaj garkanie, to przy okazji można trochę zebrać. Chodź. Ślina garkajna. Oj. Biała zdzira. Cześć. Nie będę płakał, to nie Boromir. Wynośmy się stąd! Racja, jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna, tam powinno być bezpieczniej. Nie! Chciałem zebrać jeszcze szczątki, mój Boże. Okej, cmentarz na bagnach. Ale serio, Boromir wytrzymał więcej. Nie będę tego komentował bardziej. Nie, ona nie zasłużyła, ona to nie lubi. To było straszne, nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Chyba tam też znajdziemy naszego przyjaciela. Starego... O ja pierdolę!